Poćwiczmy dodawanie i odejmowanie liczb ujemnych. Pierwszy przykład, który chcę Wam pokazać, to 2 odjąć 3. Odejmuję liczbę dodatnią od liczby dodatniej, ale zapewne już widzicie, że odejmuję liczbę większą od liczby mniejszej. Zatem zapewne w wyniku otrzymamy liczbę ujemną. Zastanówmy się chwilę. Narysuję oś liczbową i zaznaczę na niej liczbę. Tu mamy 3, 2, 1, 0, minus 1 i tak dalej możemy iść minus 2. W związku z tym od liczby 2, która jest w tym miejscu, odejmuję 3, czyli idę 3 jednostki w lewo. 1, 2, 3. Wylądowałam na minus 1, czyli 2 odjąć 3 jest równe minus 1. Zróbmy teraz inny przypadek. Wyobraźmy sobie, że mamy minus 2 odjąć 3. Ponownie narysujmy oś liczbową. Zaznaczmy potrzebne liczby, czyli tym razem zaczynamy z minus 2. Minus 2 jest na naszej osi w tym miejscu i przechodzimy 3 jednostki w lewo, bo odejmujemy 3, czyli 1, 2, 3. Zatem minus 2 odjąć 3 jest równe minus 5. Zobacz, że w obu sytuacjach odejmowaliśmy 3. Przesuwamy się o 3 jednostki w lewo na osi liczbowej. W tym przypadku odejmowaliśmy od 2, czyli 2 było 2 jednostki na prawo od 0. Tutaj odejmowaliśmy od minus 2, minus 2 było 2 jednostki na lewo od 0. Jeszcze jeden przykład z podobnymi liczbami. Wyobraźmy sobie, że chcemy do minus 2 dodać 3. Zachęcam Cię do zatrzymania tego filmu i rozwiązania tego przykładu samemu. Narysujmy jeszcze raz oś liczbową. I minus 2 znajduje się w tym miejscu. I teraz do minus 2 dodamy 3. Czyli tym razem przejdziemy o 3 jednostki, ale w prawo, bo dodajemy. Czyli przechodzimy 1, 2, 3. W związku z tym minus 2 dodać 3 jest równe 1. Rozważmy jeszcze jeden przykład. 2 odjąć minus 3. W innych filmach już mówiliśmy o takim przypadku. Dlaczego to ma sens? Odejmowanie liczby ujemnej to to samo, co dodawanie liczby dodatniej. W związku z tym to będzie to samo, co 2 dodać 3. Dwa minusy dają nam plus, a dobrze wiemy, że to jest równe 5. To zamieszajmy jeszcze bardziej. Wyobraźmy sobie, że mamy minus 2 odjąć minus 3. Na pierwszy rzut oka może to wyglądać dosyć trudno. Mamy same minusy. Ale zobacz, mówiliśmy poprzednio, że dwa minusy dadzą nam plus, więc chcemy tak naprawdę wiedzieć, ile to jest. Minus 2 przepiszemy, a zamiast dwóch minusów napiszemy plus. Czyli ile to jest minus 2, dodać 3, a to robiliśmy już w tym miejscu powyżej. To jest równe 1.